Charles Bukowski, kobiety. Jak już pisałem na Twitterze, kobiety Charlesa Bukowskiego to jakby czytać niekończącego się efera pisanego przez Davida X w klimatach Californication. I rzeczywiście tak jest. Przez 430 stron tej niemal autobiograficznej powieści autor opisuje w bardzo bezpośredni i obrazowy sposób, jak pije, rżnie kolejne kobiety i walczy z kacem na drugi dzień. Okazjonalnie przeplata to kolejnymi wypadami na wyścigi koni, loty po północnej Ameryce na wieczorki autorskie i własne refleksje o świecie, z których z grubsza wynika, że nikogo nie lubi i ma wszystko w dupie. Czytając tę książkę, nieraz ci stanie i pewnie odniesiesz wrażenie, że seks nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak ja chciałbym, żeby na tym się nie skończyło i żeby z tej książki wynieść coś rzeczywistego. Coś, co pomoże w odnoszeniu sukcesów z kobietami. I takie rzeczy są moim zdaniem trzy. Po pierwsze sława. Bycie rozpoznawalnym to niezwykły afrodyzjak i klucz do wielu kobiecych majtek. A sławnym nie trzeba być z TV i YouTube'a. Sławnym jesteś tylko dla tych, którzy uważają, że jesteś sławny. Po drugie podróże. Autor mimo wszystko dużo podróżował i przez to zawsze coś się działo, a to jest już DHV samo przez się. I trzy, podejście w stylu I don't give a fuck, którego do końca jeszcze nie rozumiem, ale widzę, że coś w tym musi być. I na koniec uwaga, ostatnie 150 stron mnie już zaczęło nużyć, nie wiedzieć czemu.